Hej, hej, witajcie w kolejnym dniu Vlogmasu. Dzisiaj zapraszam Was na wielki haul Zary. Był Black Friday i poczyniłam małe zakupy. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. Zaczynamy! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Na jedną z tych rzeczy bardzo mocno polowałam. Czaiłam się długo i udało mi się, ale udało mi się to w ostatniej chwili. Jeżeli ktoś ma aplikację, to wie, że na Black Friday od 18 można było robić zakupy. Wszyscy ci, którzy mieli aplikację, z aplikacją, to się czasami różni o parę minut, więc oni dzwonili tą stronę, bo ona była zablokowana przed 18. Oni dzwonili ją jakoś tak 2 minuty przed, mam wrażenie, ona zaczęła działać. I jeżeli ktoś nie miał aplikacji, to mógł na stronie robić zakupy Black Friday online, ale od 19, więc prawdopodobnie ja 2 lata temu pamiętam, że właśnie chciałam zrobić tak zakupy na stronie i nic już praktycznie nie było, a to za sprawą tego, że każdy, kto miał aplikację, mógł to zrobić wcześniej. Nie wiem, jak to było w sklepach stacjonarnych, bo się zupełnie nie orientowałam. I ta jedna rzecz była, kiedy już ją dodałam do koszyka, a musiałam zrobić 3 podejścia, bo wyrzucało mnie, bo naprawdę to wszystko znikało jak świeże bułeczki. I słuchajcie, ta jedna rzecz, jak już ją dodałam do koszyka i złożyłam zamówienie, to ona była zaszarzała, że wystąpił problem. I sobie się czaiłam się już tyle czasu, bo nawet myślałam, żeby w regularnej cenie kupić, ale później sobie przypomniałam, że jest Black Friday. Więc mam nadzieję, że ona jest w tej pierwszej. To, na co się najbardziej czaiłam i udało mi się, to płaszcz z limitowanej edycji. I on wyprzedał się prawie około 4 minuty, 4,5, jakoś tak. Bardzo dobry skład, piękny kolor i stwierdziłam, że no, jak mi się nie spodoba, to będę mogła go zwrócić. Zresztą te zwroty są teraz wydłużone. Od 15 listopada, jak kupicie, był taki komunikat, czytałam na stronie, jak od 15 listopada jakieś zrobicie zakupy, to możecie zwracać do chyba 30 grudnia, ale to trzeba sprawdzić. Ten płaszcz był przeceniony 40%, fajna cena, świetny skład. Może zostawię Wam tutaj ten numer referencyjny, bo często się pytacie mnie o nie. Ale myślę, że on już nie będzie przeceniony. W ogóle on jest już niedostępny, tak czy siak. Ale może się pojawi, kto wie. I pomyślałam, że on będzie ożywiał moje wszystkie czarne, beżowe i szare stylizacje. Ja sobie wzięłam rozmiar XS. Może tak być, że ktoś go będzie zwracał z tego piątku czarnego i będziecie mogli jeszcze go zakupić. No, kolor jest piękny. Ja się widzę na razie tylko w podglądzie, jak zwykle, ale długość i kolor dla mnie jest idealna. No, do jeansów. Mój taki uniform standardowy. I on jest może nie do końca dopasowany. Te kieszenie są na razie zszyte, można je rozpróć. On jest może nie tutaj za bardzo dopasowany, ale ja też jestem niska i mam z tym zawsze problem. Ma ozdobne guziki, ale te guziki nie powiedziałabym, że są jakieś takie zbyt tandetne, zbyt nachalne, jakieś tanie. Nie wygląda to źle. Uważam, że to wygląda bardzo szykownie. Jest trochę to w stylu, według mnie, Isabelle Marant. I fajnie to wygląda. Ożywia bardzo i jest mi dobrze w błękicie. I ja lubię błękit i lubię w ogóle wszystkie osoby, które widzę w błękicie. Uważam, że to jest taki fajny, wdzięczny kolor. Taki sympatyczny. Na razie sobie trochę w nim pochodzę, żebyście mogli się przyjrzeć, jak on wygląda. Kolejna rzecz w tej przesyłce to kurtka. No, dla dzieci to też te rozmiary, słuchajcie, znikały błyskawicznie. Kurtki, w ogóle te wszystkie rzeczy były przecenione 40%. Że warto, opłacało się. Kurtka, która na początku kosztowała 89,90, kosztowała mniej więcej 50 zł, więc bardzo dobra cena, jest trochę krótka, więc możliwe, że ją zwrócimy. Moja troszkę będzie ją musiała przymierzyć, bo jest trochę za krótka. Ja wiem, że jej się to spodoba na pewno, ale 152 rozmiar. Te rozmiary Zary są różne. Na przykład ja mam rozmiar 36-37, Zary buty zawsze 36. I na promocji znalazłam przepiękne 2 płaszczyki dla moich córeczek i pomyślałam, że je wezmę. Zobaczymy, czy warto, czy nie warto. Niestety nie było innych kolorów, bo wolałabym jakieś kamelowe, różowe, ale były czarne. Czarne były właśnie na przecenie Black Friday,
w dobrej cenie, bo regularna cena 249 zł. Nie kupiłabym na pewno takiego płaszcza za 249 zł. One były przecenione więcej niż 100, dlatego że dzieci szybko rosną. Znaczy, co prawda, ten większy płaszczyk może zostać dla mojej młodszej córeczki i mam oczywiście komu oddawać. Natomiast no fajnie, kiedy pochodzą w takim płaszczu trochę dłużej. Także będziemy przymierzać i dam Wam znać, jak się sprawdza, ale jest fajnie wykonany, jest przyjemny w dotyku, jest taki elegancki, szykowny. Tyle, że jest czarny, no i ten czarny się często pyli, ale nie brudzi. Znaczy przynajmniej tak bardzo nie widać wszystkiego, więc może to nie jest takie złe wyjście. Większy i mniejszy. O. Tak to wygląda. Kurtka moim zdaniem za krótka, ale płaszcz jak najbardziej. No i kolejna partia, że tak powiem. Pierwszy raz w życiu dostałam coś z Zary, jakiś prezent. To jest chyba próbka perfum, 3 próbki perfum. No, bardzo fajne. Dziewczynki się ucieszą na pewno. Im dłużej ten płaszcz mam na sobie, tym on mi się bardziej podoba. Tylko się zastanawiam, czy ten kolor nie jest zbyt intensywny, czy nie powinien być taki brudniejszy, ale ja lubię takie miśki. Nawet sobie, jak widzieliście, kiedyś kupiłam z Lamani takiego miśka, ale musiałam go zwrócić, bo on był za duży. Ten najmniejszy rozmiar jest za duży, bo ja jestem też niska. To jest mój problem. Zresztą pokazywałam Wam jeansy z Zary, te rozszerzane też mi pisałyście, żeby zostawić, ale wiecie co, stwierdziłam, że to nie ma sensu, żebym jeszcze kupowała sobie jeansy i coś z nimi robiła. A one nie powiedziałabym, że mi się tak najbardziej na świecie podobały. Super leżały, były fajne, ale nie były jakieś takie wow, zjawiskowe. No nie takie zjawiskowe, żebym musiała je jeszcze dodatkowo skracać. Tym bardziej, że ja nie mam maszyny do szycia, musiałabym komuś je zanieść. Także nie chciałam się do tej całej operacji tutaj wykonywać. Dobrze, zaczniemy sobie może od, wiecie co, butów. Bo jest ich trochę. 4 pary. 4 pary butów. Jak to jest ładnie spakowane. I tak, pierwsze 2 pary są takie same. Z myślą o tym płaszczyku, z myślą o świętach, o jakichś tam różnych eventach. I nie tylko. I są to, już widzę, że kurde, będą za duże. Te buty nie były niestety na promocji, nie były na Black Friday, ale one mi się spodobały i wzięłam je do tego płaszcza czarnego, znaczy do tych płaszczyków. I to jest rozmiar 33. Ja tak się zastanawiałam, żeby wziąć 32, ale stwierdziłam, dobra, będzie ok. I to są ogromne, ogromne te buty. Zdecydowanie za duże, ale na szczęście one będą jeszcze dostępne. To można wymienić ten rozmiar. 33. No trzeba wziąć 32, ale jeszcze oczywiście moja troszeczkę to przymierzy. Mi się podobają te buty, dlatego że one są fajnie wykonane, są takie inne, ponadczasowe i podobają się i rodzicom, i dzieciom. No i oczywiście, tak jak mówię, na takie jakieś święta i nie tylko. Kolejne buty na promocji, już na Black Friday, też w bardzo dobrej cenie. To są takie trampki dla mojej córki i jej się bardzo te trampki spodobały już wcześniej. I na stronie, nie wiem czemu, wydawało mi się, że one mają tutaj futerko. A mają bardzo przyjemny materiał. No i moje dzieci rosną w zastraszającym tempie. Mam wrażenie, że jak się budzę rano, to one rosną 0,5 cm w nosy. Ale to pewnie nie tylko ja. Te buty były w dobrej cenie, bo na początku kosztowały 129 zł, a ja kupiłam chyba za 72 jakoś tak. 72 albo 77, więc myślę, że jak na trampki dla dziecka są ok. Zobaczymy jak z wytrzymałością, bo ostatnio kupiłam trampki z Nexta na Zalando, bo jej się też właśnie to bardzo podobało. I wybrałyśmy te trampeczki i one się no już tak mocno zużyły. To nie są takie jakieś specjalnie nieśmiertelne buty. I jeszcze jedne. Już też 37, w sumie nawet ja bym mogła przymierzyć te buty. 37 i to są takie bardzo teraz modne. One na początku kosztowały 139, ja też je kupiłam za coś około 60 zł. Idealne na deszcz i pluchę. Ładny kolor, tych kolorów było akurat dość sporo, bo niebieskie, różowe, fioletowe, czarne. Były też takie z futerkiem. One nie są specjalnie ocieplane, ale wydaje mi się, że są nieprzemakalne.
mają po bokach suwak, no takie trochę kalosze. Zobaczymy, będzie musiała to przymierzyć, akurat nie jestem w stanie Wam w tym momencie powiedzieć, czy to będzie dla niej dobre rozmiarowo. Obstawiam, że delikatnie za duże, ale 36 będzie delikatnie za małe. No i zaraz Wam pokażę jeszcze ubrania, ale ten zegarek, bo pytacie się o niego, on jest bardzo fajny, z North Green, bardzo mi się podoba, jest taki kobiecy, delikatny, muszę sobie jeszcze troszeczkę tą bransoletkę tutaj wyregulować, ale podoba mi się to połączenie złota i srebra, bardzo mi się podoba, podoba mi się to, że ta bransoletka jest taka cieńsza, delikatna i na ten zegarek mam zniżkę, więc mogę Wam zostawić, bo tam jest jakiś kod rabatowy. Zostawię Wam pod spodem, pod filmem. Myślę, że to też jest fajny pomysł na prezent, ale nie tylko. Naprawdę ładnie to jest wykonane. Ładniej można sobie wymieniać paski według Waszego uznania dla mężczyzn, dla kobiet. I myślę, że możecie wejść na stronę i tam pooglądać. Ja też mam dokładnie pewnie wszystkiego nie przekażę, a tam są to wszystkie specyfikacje techniczne i nie tylko i możecie się przyjrzeć z bliska. Dalej. Aha, rzecz dla mnie, bo dla mnie tutaj są tylko dwie rzeczy, to jest body. Pokazywałam Wam w ostatnim haulu body zielone, takie zgniło zielone i czarne. I to czarne to było rozmiar M i ten czarny sobie zostawiłam, a ten zgniło zielony i mówiłyście, że fajny ten kolor, bardzo fajny, ale niestety ten kolor, znaczy to, ta S-ka była taka na styk, powiedziałabym, i stwierdziłam, że wezmę sobie M-kę. No i czekałam na ten Black Friday, dodałam do koszyka ten kolor i ten zielony zniknął od razu, także już nie miałam szans, żeby go kupić i wzięłam M-kę. Fioletową, to jest nowy kolor, bo wcześniej był jeszcze taki różowy, ale pomyślałam, czemu by nie spróbować. Ostatnio miałam ochotę na taki różowy, fioletowy, odważyłam się tego kupić różową czapkę, a ten fioletowy fajnie by pasował do szarego, na przykład pod jakiś szary sweter. Mam taki jeden szary sweter, notabene też Zary kaszmirowy, który można podwinąć sobie delikatnie albo podwinąć rękawy i będzie wystawał ten fiolet w połączeniu z szarym. Myślę, że fajnie, no i całkiem wydaje mi się, że może mi pasować, całkiem okej, może wyglądać. Następnie mamy znowu bluzeczki, dwie bluzeczki, może Wam pokażę tą mniejszą, będzie wygodniej. Dwie bluzeczki, które były w bardzo dobrej cenie, normalnie 45,90, a na Black Friday kosztowały 20 coś złotych i ja w sumie nie zwróciłabym pewnie uwagi, to jest chyba większa, czy mniejsza? Większa. Ja bym pewnie nie zwróciła na nie do końca uwagi, ale moje dzieci oszalały na punkcie, bo ja bym powiedziała, że to jest takie, no młodszych dzieci trochę. Ale one bardzo chciały takie bluzeczki, więc będziemy przymierzać, trochę oversize'owe. Fajnie to jest wykonane, to P jak Pluto jest pluszowe. Tutaj z tyłu Pluto, miseczka. Sytuacja. I jeszcze wzięłam im takie dwie bluzeczki, one też mi się spodobały, kosztowały 20 zł z deskorolką. Moje dzieci chodzą na piłkę nożną, są w drużynie piłkarskiej, na rolki, jeżdżą na deskorolce, więc to będzie dla nich idealna bluzka, no tak pasuje. Bo czasami są takie bardzo dziewczęce, a na co dzień właśnie lubią takie ubrania, no to jest jakby ich styl, ja to jak najbardziej szanuję. O tą bluzkę, to w ogóle były jakieś perypetie, bo moje dzieci bardzo tą bluzkę chciały, ale ona została wyprzedana i w końcu, bo jedna chciała taką samą i druga taką samą, ale wyprzedany został rozmiar tych bluzek i nie chciałam wziąć 128, 134, i 152, wszystko było wyprzedane i został tylko 140 rozmiar, więc wzięłam tą jedną 140, ale już widzę, że to jest wielki rozmiar, naprawdę wielki, więc prawdopodobnie dla mojej młodszej będzie trochę za duży, a znaczy ja to bym zwróciła oczywiście, ale ona tak bardzo chciała mieć taką bluzkę z Bambi. No ta bluzeczka jest spoko, do jeansów myślę, że jak najbardziej.
ale to się jeszcze, słuchajcie, okaże. Kolejna rzecz, to jest już dobry rozmiar, 134, znaczy taki delikatnie jeszcze może za duży, bluzka, która kosztowała, bluza w zasadzie, kosztowała ona 20 zł, 21,50 jakoś tak, fajne kolory i ona jest w kolorze cytrynowym i ten kolor był przeceniony na Black Friday, a jest jeszcze taka niebieska, która w ogóle nie była przeceniona i ona kosztowała docelowo tam 45 zł, a ta cytrynowa była na promocji, także się na nią skusiłam. Tutaj są też po dwa różne rozmiary. To są spodnie szturksowe 134, rozszerzane, które były w bardzo dobrej cenie. To jest taki miękki sztruks, bardzo wygodny, w fajnym kolorze, z kieszeniami. Nie jest to super ciepłe, można to też podwinąć, jakby się chciało, ale moim zdaniem to nie wygląda dobrze. Nie jest to super grube, ale to jest bardzo wygodne. I to jest jakaś tam alternatywa dla jeansów, ale moje dzieci powiedziały mi, więc ten dzień nadszedł, o którym marzyłam, mamo, czy mogłabyś nam kupić jeansy? Ja mówię, tak, oczywiście, że tak. I mamy tutaj dwie pary jeansów, też takie same spodnie sztruksowe, które wam przed chwilą pokazywałam. Aha, tutaj coś jeszcze jest, ale jeansy. I powiedziałam, oczywiście, że mogę wam kupić jeansy, one nie były znowu też na promocji. Ale te jeansy, wiedziałam, że jak mają być fajne, to weźmy takie, które się najbardziej podobają wszystkim. Jedyna obiekcja moja jest taka, że te jeansy mogą tutaj je pić. Ale z drugiej strony mają takie w środku guziczki, które można swobodnie tam jakoś regulować w pasie, spodnie. Są proste, zwykłe, nie mają żadnej dziury, nie mają dzwonów. Nie mają żadnego przetarcia, takie najprostsze na świecie jeansy, w miarę cienkie, więc wygodny materiał. Tutaj mają jakieś tam postrzępienie i bardzo ładny kolor, bardzo ładny. Ja bym powiedziała, że ten kolor jest naprawdę prześliczny do tej bluzy. Zobaczcie, jak to fajnie będzie wyglądało. Bombowo, co? I jeszcze tutaj jest jedna rzecz dla mojego męża. Widziałam mu taką fajną bluzeczkę, to jest dobry skład, ładny kolor, było dużo różnych kolorów. No i dla dziewczynek jeszcze wzięłam leginsy, są zapakowane, kropeczki i niebieskie. I te leginsy kosztowały 20 zł na tej promocji i były różne kolory, różne wzory, różne rodzaje, więc każdy mógł tam się rozejrzeć i akurat tych leginsów było dość sporo, dużo tam zostało tych leginsów. Myślę, że jak ktoś się czają na leginsy, to miał szansę je dorwać. No i co, kochani? To byłoby chyba na tyle, jeżeli chodzi o Zarę. Jeszcze przymierzyłam ten płaszcz, czy będę musiała się przejrzeć w podglądzie, ale muszę wam powiedzieć, że tak mi się ten kolor podoba. Wiele było kolorów na promocji, na tym Black Friday. I były beżowe, i czarne, takie klasyczne, ale nic mi się tak nie spodobało wyjątkowo jak ten płaszcz i na niego się najbardziej czaiłam. I muszę wam powiedzieć, że ostatnio zwracam mocną uwagę na te materiały. Czytam i też zrobiłam taki mały research, bo mam dosyć tego, że robię zakupy i za chwilę te rzeczy stają się szmatami z tych sieciówek, nie wszystkich sieciówek, tak? Kamelowy płaszcz z akrylem, z poliamidem, z jakimiś tam innymi badziewiami, stwierdziłam, no nie, no ja mam taki jeden płaszcz szary z Zary, który kupiłam na promocji, bardzo mi się spodobał i on jest, słuchajcie, no dziadem. Ja się wstydzę w nim chodzić, bo jest taki okulkowany, a tutaj przynajmniej kolor i rzeczywiście skład 80% wełny, także myślę superowo. Nie wiem, mam nadzieję, że będzie dostępny, jeżeli wam się spodoba, to uda wam się jeszcze go dorwać, ale wiem, że był wyprzedany bardzo szybko i wiem też, że jest to limitowana edycja. Także tym bardziej chyba koniec wrócę, ale może być dużo zwrotów na Black Friday, także trzeba to śledzić. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, dziękuję wam za wszystkie subskrypcje i komentarze, trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki, pa pa!